Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15 i witam was serdecznie w kolejnym, można tak powiedzieć, odcineczku z tego przedsmaku Farminga 19, bo tak to można nazwać, bo to jest takie wejście w tą piękną grę, której już premiera za 15 dni, więc naprawdę coraz bliżej, jak to mawiałem, coraz bliżej święta, coraz bliżej premiera Farminga i naprawdę pięknie to wygląda. Już się zbierałem nagrywać dla was odcinek właśnie z 19 z pokazy maszyn. Zobaczyć, jak tam jakieś ciekawe maszyny, co tam ciekawego, no bo te wszystkie maszyny na pewno nie będę pokazywał, ale te, które mnie zaciekawią. Już miałem to robić, a tu psikus, kolejny trailerek od oczywiście Gianca i mamy znów kolejne fajne rzeczy. Tym razem Gianc jakby posłuchał moje ostatnie recenzje i zrobił dłuższe, leciutko dłuższe ujęcia. Nie będą takie szybko przeskakiwane, więc będę miał naprawdę czas na każdą pauzę. A więc kolejny bardzo krótkometrażowy filmik, bo około minuty. A więc dużo, długo też no, nie powinienem się tutaj rozgadywać, ale no już kolejne nowe fajne rzeczy będziemy mogli zobaczyć. No ale na samym początku chmury. Chmury naprawdę mega wyglądają. Ciekawe, czy będzie to niebo ruchome, tak jak ja mam teraz na przykład w 17. Czy to właśnie te chmury będą się ruszać, czy to będzie statyczne? Zobaczymy. To też mnie bardzo ciekawi. Może będzie na odcinku to widoczne, znaczy na tym filmiku. Zobaczymy, zobaczymy. No i oczywiście to, co nas tu bardzo ciekawi, czyli te góry, ukształtowanie terenu, no i pola. Już kolejne pola widzimy, no i to, że i nasze od zera do farmera będzie nadal, można tak powiedzieć, no grubo na takich mapach, gdyż znów jest bardzo dużo do powiększania. Możecie sami zauważyć, że to pole, które tutaj jest na prawej stronie, mega wygląda i mega można powiększyć tutaj kawałkiem. Nawet myszkę przecież mam, to mogę wam pokazać. Tu właśnie całe pole dalej będzie powiększone, więc naprawdę, naprawdę zaczyna się ciekawie. W tym oczywiście trailerku jest na temat transportu mleka, czyli wszystko, co związane z mlekiem, więc no zobaczymy, co ja tam ostatnio mówiłem o tych bańkach, no jak te bańki teraz będą wyglądać. Lecimy i już widzimy Fenda z beczką, taki sam wstępik. Ale może trochę bliżej będzie, bo naprawdę te ujęcia są długie. To bardzo mnie to cieszy, że nie są takie szybkie, przeskakujące. Ale nie wiem, w którym momencie się kończą, nie chcę cofać, dlatego zapauzowałem. Te kamienie niczym klify sosnówki. Mega wygląda. Ale naprawdę pomysł na ten ocean i ocean, czy tam morze, mniejsza z tym, jak to by miało wyglądać, to nie wnikam w szczegóły. Man ten sam poczciwy z cysterną na mleko, więc no, będzie co wozić. I teraz, piękny fędzik, dążyłem. Fędzik fędzikiem, powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten trailerek i pomyślałem sobie, że jest i John Deere, i Fendt, no to no niczym mi się seria, jeżeli ktoś pamięta moją serię krótką, bo krótką, ale na początku ja, Walterka i Fendt. To tutaj by było bardziej ja, John Deere i Fendt, bo naprawdę te dwa zielońce mogłoby ciekawą serię zrobić. Same takie zielone gospodarstwo. Powiem szczerze, że myślę nad tym i nie wiem, czy właśnie nie zacznę taką serię, taką właśnie inną z tych map, które będą dostępne tutaj w farmingu, właśnie takimi zielonkowymi ciągnikami, jakimi będą Fendt czy John Deere. Takie moje naprawdę dzisiejsza rozkmina, która mi się bardzo spodobała, bo obydwa ciągniki, jak i Fendt, jak i John Deere, no mega mi się podobają. Tutaj fędzik, no i z tyłu bardzo fajna, dwuosiowa, mała taka cysterna na mleko i tu bardziej będziemy chyba skłonni do tego, czy to jest ta sama, bo teraz taka przerzutka, ale chyba to jest nadal ta sama. Tylko po prostu inne złudzenie. Będziemy mogli sobie przewozić jak i małą, tak i dużą do tira. No i o tym, o czym mówiłem, to może być bardziej jako może, no ale naprawdę, jeżeli te lampy będą pięknie świecić, jeżeli te widoki będą takie jak tutaj, wiadomo, no w o wiele lepszej jakości, bo no jednak nagrane przez Gianca, wyrenderowane, wrzucone na YouTube'a i ja to ściągam i to jeszcze ja wyrenderuję i wrzucę na YouTube'a. No to ta jakość naprawdę nie jest, no naprawdę cudowna, ale
lubicie te takie przedsmaki tej dziewiętnastki, bo naprawdę oglądalność jest fajna i łapeczki też są, więc naprawdę zachęcam do łapkowania i subowania, kto jeszcze nie zostawił suba, naprawdę zostawcie subika. I te, można powiedzieć, domki naprawdę ciekawie wyglądają. Każde okno ubrane w donicę z kwiatami, no nie powiem, trochę poczułbym się niczym w Polsce. No naprawdę na niektórych dawien dawno tak było, że jak to się mówi, otwierasz okiennicę, cyk cyk i masz donicę. Nawet się oczywiście musiało to zrymować. No i ten fędzior, ale fędzior fędziorem, ale naprawdę te klimaty tutaj są piękne. W każdym domku nadal pali się światełko, czyli jest tak jak było. No i te góry to będą chyba ikoną właśnie tej takiej mapy, tej chyba głównej, no nie wiem, czy można tak nazwać jako główną mapę. Liczę, że to będzie główna mapa, bo ciągle ją pokazuję. Właśnie te góry jako ikona w głównych mapach. Ładnie, ładnie. Tutaj jest chyba ta bawełna po prawo, jeżeli dobrze mi się zdaje. Więc no naprawdę ciekawe, ciekawe. O, szybka pauza. Jeżeli dobrze myślę, to tam myszka, to jest myszka. To jest to małe gospodarstwo, które było w poprzednim odcinku, w poprzednim trailerku. Czemu o tym myślę? Bo tam znów i nadal, można tak powiedzieć, leżą te belki. A te belki tak właśnie leżały po boku tego gospodarstwa. Tak mi się zdaje, no i ten bin. Ten duży bin naprawdę tak mi przypomina, że to jest właśnie to gospodarstwo, czyli obok tego małego gospodarstwa będzie stadnina dla koni. Więc to już naprawdę taki plus, który dowiadujemy się właśnie tutaj. No i jak widać, no, jedzą sobie trawkę. No ja jestem zadowolony z tego, że fajne, każdy różni się kolorem i to nie są, no ciekawe, czy są tylko właśnie dwukolorowe, czy więcej. Tamten łaciaty niczym krowa wygląda. Ale ten szary, taki podbiel podchodzący, naprawdę pięknie, piękny, piękny konik. Wjeżdżamy do krów, no bo wiadomo, no, mleko nie bierzemy od koni, więc musimy wjechać do krów na ich pastwisko, ale teraz też można tak zauważyć, że, znaczy ja taką mam rozkminę, ja tak sobie po prostu w tym momencie marzę. Jeżeli tam jest ta góra, nadal myszką jednak powinienem to pokazywać. Jeżeli tu jest ta góra i na górze są te ruiny Jana tak zwane, to gdzieś tu obok jest małe gospodarstwo. To tak zwane, ja już to mówię na to małe gospodarstwo. Czyli obok tego prawdopodobnie powinno być z jednej strony stadnina właśnie tak dla koni i tu gdzieś też niedaleko obora i pastwisko dla krów. No, ciekawe, ciekawe, jeżeli tak fajnie wszystko w kupie zrobili, to z tego małego gospodarstwa można fajnie zacząć serię. Ostro wjechał, no i te bańki, no i te bańki, no i teraz ta ciekawostka. Czyli jednak te bańki stają sobie w tym miejscu i czy nadal mnie zastanawia jedna rzecz. Nie czytałem komentarzy, bo nie miałem czasu i to mnie trochę boli, bo wiem, że wy się też dużo interesujecie tymi nowinkami, o wiele wcześniej ode mnie i wiecie, bo ja tam niekiedy jak przeczytałem, to wy już to dawno wiedzieliście. Ale tak jak mówiłem na odcinkach, ja specjalnie tego nie chciałem wiedzieć w czerwcu, czy tam w lipcu, czy obojętnie kiedy, bo mówię, to by za bardzo wcześnie mnie nabierało chęci, a tak to mam teraz właśnie taką gorączkę pod sam koniec, przed samą premierą. 15 dni do końca i coraz ciekawiej się robi, coraz więcej rzeczy. I to już mnie nakręca bardziej na tą dziewiętnastkę niż tam 3 miesiące wcześniej. Dodając, mleko, ciekawe, czy będę mógł wozić pick-upem, to jest też właśnie ta rzecz i mówię, tego nie doczytałem, czy tam pisaliście, tego nie wiem, ale wiemy, że na pewno przyjedzie po to właśnie taka ładna, piękna cysterna, obojętnie na czym, ale tu akurat jest ściągiem. No i stąd zbierze się, tylko nie widać, specjalnie teraz tak spowalniam, po pierwsze chciałbym luknąć tam dalej, tak teraz patrzę, co tam do cholery jest. Żeby to były świnie? Nie, no nie mogę, nie będę nic kombinował tutaj, bo i tak tego nie przybliżę. No tu mamy krowy i tam obok mogłyby być świnie, nie powiem, że nie. Ale to takie duże dość to wygląda, może to takie złudzenie jest. No mniejsza z tym, nie będę zgadywał, ale jakby naprawdę to skupisko zwierząt zrobili obok siebie, no bo tu są krowy, no tu są krowy, tu jest pastwisko i tam się kończy. Czyżby tam się zaczynało...
tam właśnie te świnie, albo owce, albo cholera. Nie, nie wiem, naprawdę nie będę już kombinował, po prostu tam jest nówka, jakieś zwierzaki. No i tutaj zbiera ta właśnie cysterna mleko. No i wywozimy, co nie? Ale nie widzę, żeby one właśnie znikały. Nie widzę, żeby znikały właśnie te małe wariactwa. No i co? I wracamy do Mana. Wracamy do Mana i tak jak mówiłem, tu jest to małe gospodarstwo, a obok niego od razu jest już to pastwisko dla krów i naprawdę, nie oszukujmy się, ale ono jest mega. Jest tak małe i tak piękne, że tak mi się podoba. No, no cud, fantastico, nawet na małą polską serię. No naprawdę. I nie jest właśnie jakieś ogromnie duże, tylko jest fajne, malutkie, skupione. Szacunek. Szkoda właśnie, że nie jest ujęcie z tej strony, tu gdzie ja myszkę od tej strony, bo wtedy byśmy na pewno widzieli i to, i gospodarstwo, i tam jeszcze co tam jest dalej. No i te piękne, że tak się wyrażę tutaj, klimaty, te chmury, naprawdę, jak tak się przyjrzeć, to no nie wiem, czy one wędrują, czy nie, bo tego zbytnio nie widać. Ale oczywiście jest chętnie w pociągu. No i tam man ciśnie sobie z mlekiem. Naprawdę po tych drogach, tu jakaś w ogóle skup mleka chyba gdzieś tu jest, tak, bo tam jest fen stoi. Nie wiem, czy zauważyliście, tu, tam gdzie wam myszką pokazuję. Tam właśnie fen się skitrał. Więc no, ładnie, ładnie w ogóle te rzeczy porobili. Ale właśnie, co mnie najbardziej podoba mi się w tym filmiku, to że zrobili mega perfekcyjne rondo. To jest tak realne, że super będzie właśnie jeździć i tirami, i ciągnikami, gdzieś właśnie dalej. Liczę, że przez to rondo będziemy jeździć, bo jak mamy kierownicę naprawdę mega, to fajnie tak po tych łukach jeździć, to jest naprawdę rozkosz. I fajnie to będzie wyglądało, jeżeli jeszcze będzie wygrany, znaczy ten ruch uliczny, który będzie jeździł. Cześć mnie ciekawi, jak ruch uliczny po rondzie tutaj będzie jeździł. Czy jeden samochód będzie ustawiony na tą stronę, czy wszystkie tak samo będą jeździć, czyli tu, 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 tu i tak wyjdzie, że każdy se w kwadrat będzie jeździł, nikt naokoło nie będzie ciskał. Szkoda, bo jakby tak wymyślili, to by był szacun. Nie, że każdy jedzie jeden za drugim, tylko jeden pojedzie na przykład w prawo, drugi w lewo i one gdzieś się tam potem złączą. To nie głupi byłby pomysł, to mnie bardzo będzie ciekawiło od razu na samym początku startu farminga, jak ten ruch uliczny będzie zrobiony. Bo nie zawsze był zrobiony cudownie, ale rondo, bella fantastico, niejedno rondo w Polsce chciałoby tak wyglądać. No i to by było na tyle. Farming Simulator 19, chyba na tym skupie, czy tam mleczarnia, nie wiem jak to. Jak zwał, tak zwał. Jak i tak nazwę, to i tak będzie to inaczej się nazywało, bo to przecież nie polskie, tylko niemieckie. Czy tam inne, jak tam będą chcieli, tak se nazwą. I powiem szczerze, że to 50 sekund niby tego filmiku, a i tak wstawkę jeszcze do końca 16-sekundową dają, a ja tak sobie ładnie, no, przewinę prawie, że do końca, aż ściemniało i no i ładnie to, ten cały, no, przemysł widać gruby. Budynek naprawdę ładny. W sam raz tutaj na statek już czekają, kurde, no nawet nie wiem jak to nazwać, Boże, wyleciało mi z głowy. Mniejsza z tym. Pudła duże, drewniane, bo skrzynie, kurwa, człowiek jest niekiedy tak zakręcony, że nawet słowo skrzynia ucieknie z głowy. No ale widzicie, tak to jest ciężko. A wy się mnie potem dziwicie, że ach, bo nie powiedziałeś tego. Niestety podczas nagrywania, gdy się coś mówi na szybko, nie zawsze dane słowo umie przyjść do głowy, żeby to mówić takim słowotokiem i ciągiem, żeby się, wiadomo, to miało ręce i nogi, ale niekiedy człowiek musi się postarać. No i jak coś wyleci, no to potem jest problem, ale ważne, że ta skrzynia wróciła do głowy. Pudło drewniane, musiałem sobie powiedzieć, żeby mi się przypomniało. Liczę, że kolejny mini taki trailerek, kolejna taka, taki smaczek ze świata Farminga 19 wam się spodoba. Zostawicie dużo łapeczek w górę, klikacie subskrybuj z dzwoneczkiem, pamiętajcie o tym dzwoneczku. No i już niedługo wyczekujemy kolejnych tych smaczków z 19, aż za 15 dni, gdy sami usiądziemy do premiery i będziemy ciorać jak i na live, tak i na odcinkach, będziemy cisnąć, wrócić, no liczę, że na pełnej wtedy ruszymy od zera do farmera, więc naprawdę, naprawdę będzie bardzo grubo, no nie ma co, no tylko czekać. Jeżeli żaden trailerek za 2-3 dni nie wyskoczy, co wątpię, bo wątpię, że tak ten, no to wreszcie może wyrzucę wam tą upragnioną rzecz na temat tych cudownych maszyn.
Oczywiście farminga, które mnie bardzo ciekawią. Ale akurat to zostawiam na koniec, bo jeżeli tego nie zrobię, to i tak nie będę płakał, bo niedługo w premierze sam sobie to zobaczę. Ale zobaczymy. Ja Wam serdecznie dziękuję. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!